Państwo, dzisiejszy występ Gabaretu Sumaję zamierzam rozpocząć w sposób magiczny. I celowo powiedziałem, że w sposób magiczny, bo od kilku lat zajmuję się magią i na dzisiejszy specjalny wieczór. Czy to jest wieczór? Rzadko zdarza nam się grać w porze śniadaniowej. Szanowni Państwo, tak, sztuczka. Przygotowałem bardzo ciężką i karkołomną sztuczkę, więc od razu pytam, czy jesteście na nią gotowi? Tak! Zupełnie się nie rozumiem, to będzie absolutna premiera. Pytam jeszcze raz, czy jesteście na nią gotowi? Tak! A więc zaczynajmy. Posiadam w rękach papier toaletowy świeży. To nie jest jeszcze koniec sztuczki. Papier z ręki prawej wędruje do ręki lewej. A teraz proszę absolutną ciszę i koncentrację. Hokus pokus, czary mary. Jest w prawej. A teraz abrakadabra, Izów jest w lewej. Kabaret Smile, kabaret, który zaraża uśmiechem. Nie mogę was zabraknąć dzisiaj na Eksodusie Młodych w Zwierzyńcu. Mówią, że śmiech to zdrowie. Czujecie się takimi, powiedzmy, lekarzami, którzy zarażają młodych i nie tylko młodych właśnie śmiechem? Czy ja w ogóle uważam, że jeżeli komukolwiek na tym świecie jest odrobinę tylko lżej dzięki temu, że ogląda nasz program kabaretowy, to ja jestem też zadowolony, zdrowszy i szczęśliwszy. Sama radość. To jest naprawdę duża satysfakcja, jak ludzie się fajnie bawią na występie i chcą bisa, przychodzą na koncert, także no, to jest fajne, fajne. Już widzieć ze sceny tyle roześmianych buziek. To jest bardzo miłe uczucie i no. Tak samo jak, nie wiem, jak się opowiada w towarzystwie jakiś żart i się dużo ludzi śmieje, to jest fajne uczucie, a tu jest to na jeszcze większą skalę. Generalnie nie jesteśmy lekarzami dusz, ale potrafimy te dusze czasem od szarej rzeczywistości odciągnąć. Widzę, szanowni państwo, że w ogóle nie mamy ze sobą kontaktu. Tak niby jakaś reakcja jest, ale nie w tych momentach, co trzeba. Także ja jestem zmuszony wybrać spośród was jakąś osobę odpowiedzialną za kontakt. Może tu pan, jak ma pan na imię? Wojtek, nie wstawaj. Wojtek. Czyli jak na imię? Wojtek! Wojtek? Wojtek. No trudno, niech będzie. To słuchaj, to Wojtek będzie osobą odpowiedzialną za kontakt. Czyli jak tam z tyłu wszyscy widzicie, że Wojtek się śmieje, to wszyscy leją pod siebie. Dzisiaj podczas waszego występu padło takie zdanie, że kabaret to życie, życie to kabaret. Opowiadacie o tym życiu poprzez kabaret. Do jakich tematów sięgacie, których chcecie unikać? Są takie tematy, o których nie chcecie mówić, o których chcecie? Jak to właśnie wygląda z tym wyborem tematów? Przede wszystkim u nas jest bardzo ważny żart sytuacyjny. Na pewno obserwujemy sobie życie, żeby właśnie znaleźć jakieś sytuacje, jakieś paradoksy, jakieś no, ciekawe postacie, ciekawych ludzi, coś obśmiać, coś wyśmiać, na coś zwrócić uwagę. Ważne jest to, przynajmniej w większości naszych skeczy, żeby był jakiś problem. Jeżeli ten dany problem nas dotyczy, to pojawia się bardzo często na ten problem skecz, bo po prostu jakoś w taki sposób wyrażamy też to, jak żyjemy i z czym my też musimy się zmagać, a też zmaga się grono duże naszej pięknej polskiej ludności. Natomiast czy są jakieś tematy, które omijamy? Pewnie tak. Nie śmiejemy się z jakichś ułomności ludzkich, z polityki. Z religii też nie śmiejemy. Nie. To dlaczego się nie śmiejecie? Bo odróżniacie się od innych kabaretów, które na przykład się z tym nie kryją, tak? Bo tak tego chce publiczność, nie, czy bo jak? Chyba, bo nas tego to nie śmieszy. Jeżeli czegoś nie czujesz, to czy robisz klocki z zapałek, czy robisz kabaret, to też musisz to czuć, po prostu. Generalnie teksty, no my jesteśmy autorami tekstów i po prostu, no, nie jesteśmy w stanie... Nie wystawimy na scenie czegoś, do czego nie mamy przekonania. Raz, tak. Co nas nie śmieszy, z czym się nie zgadzamy. Nie, nie. No, po prostu nie czujemy tego i tego nie robimy. Jest to po prostu wtedy kabaret na 50%, no, to nie o to chodzi. Natomiast też jest dosyć łatwo po takich tematach newralgicznych sobie balansować i potem zobaczyć, że tak powiem, popularność poprzez to, że masz taką nakładkę, że jesteś kontrowersyjny. To znaczy, my nie jesteśmy. To my nie jesteśmy. No, my jesteśmy też oczywiście, czasami mam jakiś mocniejszy przekaz. No, natomiast dobrze, że też takie kabarety są i takie formy, ale no, my jesteśmy tacy. Andrzej Brzoskwinkę zjedz. No to jabłuszka. Jabłuszka. No to konsum. No to ja. W
tym momencie jest przerwa reklamowa w telewizji. Zaraz po przerwie, kiedy wejdziemy na żywo, dowiemy się, że ten fantastyczny program głosami telewidzów wygra Michał. Tak głosowali widzowie. I teraz musimy zrobić taką swoistą wojnę, czyli jeden się zgadza z tym werdyktem, drugi wręcz przeciwnie. Oczywiście ona musi być spontaniczna, dlatego troszeczkę wam w tym wszystkim pomogę. Może pani. Mamy kontakt? Może pani do mnie machnąć? Jaka mina. Dlaczego siadałam z przodu? Pani będzie ewidentnie niezadowolona z tego werdyktu, dobrze? I teraz prosiłbym panią, po tym jak prowadzący ogłosi werdykt, aby pani zerwała się ze swej ziemi, że tak powiem. Krzesełek nie ma, nie? Zabawia pani się zerwała i... Michał? Dlaczego Michał? Nie. W telewizji chodzi o naturalność. Ja myślę, to są brawa dla pani. I teraz uwaga. No co, może spróbujemy? Ja teraz wcielam się w prowadzącego, uwaga. Spokojnie, na luzie. Program wygrywa Michał! Michał? Dlaczego Michał? Nie! Brawo! Jak te skecze powstają? No to tak jak właśnie w sumie powiedzieliśmy, szukamy tematów. Mamy temat, czasami to jest jedno zdanie, czasami to jest jedna sekwencja, coś usłyszanego, coś zasłyszanego, jakiś problem i przechodzimy po prostu go wzdłuż i wszerz, staramy się jakoś opracować na... Bo to jest fajne, jak sketch, który, żeby miał jakiś problem, żeby to ludzi bawiło, a potem jak się ten dżingiel skończy po sketchu, że o, fajny temat ruszy, rzeczywiście, nie? No albo ano, faktycznie tak jest. O kurde, ja tego nie widziałem, tak jest. To jest fajne. O to chodzi generalnie. Ale sama praca nad sketchem, oprócz tego, że się go napisze, to potem trwa jeszcze dobre pół roku, zanim on się jeszcze ułoży. To już jest praca, że tak powiem, w terenie, czyli musimy go grać. I dopiero tak naprawdę premierowy sketch, dopiero po naprawdę kilku miesiącach grania ostrego, jest gotowy do tego, żeby pokazać go ludziom. Ale niestety znaczy nie, musimy go wcześniej pokazać. Tak. Natomiast to jest taka forma, z której my już jesteśmy w 100% zadowoleni. Jesteście zespołem, jak to w zespole jeden drugiego uzupełnia, poprawia i czego uczycie się jeden od ładnie drugiego? Połóż. O właśnie, na przykład tego. Kultury osobistej. Wiesz co, my się nawzajem uzupełniamy, jesteśmy strasznie różnymi charakterami. To w ogóle jakby tak złapać nas, gdybyśmy się nie znali, posadzić w jakimś tam kącie, to nie wiem, czy byśmy się dogadali, ale przez lata byśmy się dogadali, to no tak. Z tobą. No tak. Ale wspólna praca jakoś tam pozwoliła nam znać siebie na tyle, żebyśmy nie mieli konfliktów między sobą. Generalnie to jest właśnie komfort pracy jak, facetów, czyli nie ma kobitki, w sensie jest czasami ostro, ale bezproblemowo. Czasami trzeba sobie dać po razie. Tak, i się dogadujemy. Natomiast tak jak Michał wspomniał, położyć. Każdy z nas jest inny i każdy od drugiego mimo woli coś tam przejmuje tak naprawdę. Tak. Paweł na przykład spokoju nauczył. Michał znów nerwowości. Tak, jest na zero. Także naprawdę, no, uczymy się od siebie, to tak po prostu. Tak, chyba tak jest, że kto z kim przystaje, ten takim się staje, no, ale... Ja mogę powiedzieć, że Andrzej mnie nauczył pewności siebie. Ja byłem dużo mniej pewny siebie, ale to jak go obserwuję, to jestem już dużo bardziej do przodu. Po tych 10 latach wspólnej współpracy. No Paweł... A Paweł... A ja siedzę i się na to patrzę. To właśnie Paweł. To jest Paweł, no. Tak, szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie w programie Must Be The Mam Talent, czyli jak oni paprykarz szczeciński. Dziś dowiemy się, kto wygrał ten program. Wysyłaliście SMS-y, głosowaliście, ale nadal nie znamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Gdzie jest ten jedyny, który zwyciężył nasz program? Było ich tysiące, było ich setki, aż nagle doszliśmy do półfinału. Po półfinale nastał finał i nagle dowiemy się, kto wygrał ten program. Dlatego w tym momencie poproszę o kopertę.
Dziękuję bardzo. Ciekawe, czy w tej kopercie jest dla mnie jakaś łapówka, prawda? Nie ma. Zaglądam do koperty. Ja też to czuję, szanowni państwo. Co wielkie emocje. Ha, ja już wiem, kto wygrał ten program, ale czy państwo to wiedzą? Nie! A czy chcą się państwo dowiedzieć? Coś mi się nie wydaje. No dobrze, przekonaliście mnie, zatem powiem wam. Tak, szanowni państwo, program wygrywa... Już to robię, szanowni państwo. Program wygrywa Tomek! Może Tomek? To nie jest Tomek. Drugą edycję programu Must Be The Mam Talent, czyli jak oni śpiewają, nurkując w toj-toju. Wygrywa Michał! Kobiety nie występują z wami na scenie, ale są obecne w waszych, w waszym życiu. No oczywiście. Tworzycie rodziny szczęśliwe, podróżujecie, macie swoje występy. Jak godzicie to wszystko, żeby być cały czas obecnym w tej rodzinie i tworzyć tę rodzinę? Jest na to bardzo dobry system. Trzeba począć syna. Dzięki. Albo córkę. Albo córkę. I wtedy żona siedzi w domu, kiedy ty wracasz z trasy, zawsze żona jest w domu. No problem się pojawia, kiedy musi wrócić do pracy. No i ja na przykład obliczyłem, bo moja właśnie za chwileczkę, za dwa tygodnie wraca do pracy, że przy dobrych wiatrach będę ją widywał w ciągu tygodnia, każdego dnia wieczorami około 3 godzin. Bo kiedy ona będzie wracać z pracy, to zostaje nam jakieś 2-3 godziny do snu. Może jest górnikiem. Tak. Potem my wyjedziemy powiedzmy czwartek, piątek, sobota, niedziela w trasę i tak naprawdę bardzo mało tego życia zostanie. Generalnie to zawsze człowiek na nie. Jest źle, mało życia. Czas umierać. Ta praca ma dużo minusów, ale też ma dużo plusów. Generalnie jest tak, że my nie gramy więcej niż 4 dni z rzędu. Potem wracamy do domu na 3-4 dni. A jesteśmy pełne dni, prawda? To teraz można teraz dyskutować, co jest lepsze. Wychodzić o 7, wracać o 19. W sobotę również pracować, tylko w niedzielę mieć czas na dzieci. Albo mieć na przykład 3-4 dni dla rodziny, dla dzieciaków. No i mi ten system bardziej odpowiada. Może system jest super, gorzej jak żona pracuje o 7 do 19. Dlatego, że jestem 3 dni w domu, to i tak żona nie będę widział. No ale no takie życie. A już dziecko masz. Coś się zrobi. Coś się zrobi. Coś się wymyśli. To nie jest łatwe, to nie jest łatwe i... Ale która praca jest, że tak powiem, łatwa, w sensie no pogodzić, właśnie. No, z drugiej strony jest. Też trzeba zauważyć to, że... Sygnały, kończymy. Trzeba zauważyć jeszcze fakt, że nasza praca nie polega tylko na tym, że występujemy godzinę na scenie, ale też na tym, że na przykład jutro jedziemy 10 godzin w naszym autobusie kabaretowym, występujemy 1,5 godziny i schodzimy ze sceny i musimy te 10 godzin wrócić. Myślę, czyli... że nikt się nie spodziewał się takiego czegoś. No, więc generalnie nie ma nas 2 dni w domu. To właśnie jest Michał. Michał jeszcze zanim ten program się zaczął, powiedział mi, że bardzo się cieszy, że go wygra, a także, że wszystkie pieniądze z wygranej przeznaczy na dom dziecka. Co? Jajco. Oglądajcie kolejną edycję naszego show, a teraz przed państwem Michał. Bardzo się cieszę, że znów mogę dla was zaśpiewać. Nie ma problemu. She gave you this. Oh, I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? I like you to hold back.
won't hide from the light. I hate to turn out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't find it. I hope you'd see my face, that would be reminded of me. It isn't over. Never mind, I find someone like you. I wish nothing but Macie na pewno jakieś tam plany w przyszłościowe, tutaj kabaret Smiling w wersji mini, ale też takie moje na koniec pytanie do was. Byliście na Exodusie Młodych, spotkaliście młodych, fantastycznych ludzi, zostały też ślady na waszym busie po ich obecności i wrażliwości, ja sympatii. Ja was znajdę. Ja chciałam, to wszystko rozumiem, ale chciałam, kto był to gwoździem? Nie, no nikt. Niech dajcie. Nie. I tak na koniec taka moja prośba, skoro kabaret Smile, to chciałabym, żebyście się pięknie i szeroko uśmiechnęli do tej oto kamery. Pozdrawiamy cały Exodus 4.0. Dzięki za rozmowę. Zamknij ryj! Zeszliśmy z anteny! Gotowi!